ogłaszać moc imienia Jezus w moim sercu i nad każdym z nas. W Jego obecności znajdę pokój, imię Jezus. Ogłaszać moc imienia Jezus. On zwycięża każdy grzech i zło. Od Niego mamy wolność i nadzieję. Imię Maryjo, która pierwsza od Archanioła Gabriela usłyszałaś, jak będzie miał na imię Zbawiciel, że będzie miał na imię Jezus, Jehoszua, Jeszua, ten, który jest Zbawicielem, ten, który zbawia, ten, który jest Wybawicielem, ten, który uwalnia z niewoli grzechu. Maryjo, w Tobie imię Jezus stało się ciałem. W Tobie Słowo odwieczne Ojca stało się ciałem. Cała byłaś w imieniu Ojca. Dlatego Ojciec poprosił Cię, zapytał Cię o to, czy będziesz matką Jego Syna. I tak, będąc w imieniu Ojca, stałaś się matką imienia Jezus. Poczęłaś, urodziłaś to imię, ukazałaś światu, wychowałaś. Matko, niech podczas tego lekcjo divina, słuchania słów Pana, poczyna się w nas Chrystus, rozwija się w nas Chrystus. Chcemy rodzić się w to imię. Chcemy być wypełnieni Jezusem, aby tak jak On nam polecił, idźcie na cały świat i
głoście Ewangelię, to uczynić. Chcemy być cali w Twoim imieniu, bo być w Twoim imieniu to być w imieniu Jezusa, a być w imieniu Jezusa to być w imieniu Ojca. Być Ojcem i być Matką, tam gdzie Bóg nas pośle. Miłością uzdrawiać, Słowem Pana ogłaszać, że Jezus jest Zbawicielem, że poza Nim nie ma zbawienia. Oblubieńco Ducha Świętego, prosimy Cię o narodziny z Ducha podczas słuchania słów Pana. Módl się za nami, Matko. Ferdinando Rankan w Wyznaniach Matki Bożej napisze: gdy Jezus milczy, wtedy w naszym sumieniu robi się ciemno. Twoje słowo, Panie, jest światłem dla moich kroków, czytamy w Piśmie. Gdy brak tego światła, wtedy sumienie jest nie tylko ciemne, ale popada na koniec w stan oziębienia, które pozbawia człowieka zdolności kochania, czyli autentyzmu i szczerości. Stan oziębienia, który pozbawia człowieka zdolności kochania, autentyzmu i szczerości. Wskutek czego takie oziębienie? Wskutek grzechów, wskutek zranionej wrażliwości. Wrażliwość zraniona, nieuzdrowiona w Jezusie staje się bezwzględnością, staje się nieczułością. Świadomi tego byli misjonarze z dzisiejszej liturgii słowa. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwilla usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Oto Słowo Boże. Paweł pełen Ducha, Ducha Świętego, pełen miłości, miłości Boga Ojca. Pełen słów Jezusa Chrystusa. Powraca z Koryntu, ale nie powraca z Koryntu sam. Powraca ze swoimi dziećmi duchowymi, których zrodził dla Chrystusa. Powraca z Akwillą i Pryscylą, z małżeństwem. To Żydzi, przypomnę, wygnani w 49 roku z Rzymu przez cesarza Klaudiusza. Wyszedł edykt, dekret, który dawał prawo wyganiania człowieka z Rzymu. Dlaczego taki dekret? Bo tam się bardzo kłócili Żydzi między Żydami. Żydzi nawróceni na chrześcijaństwo kłócili się z Żydami, którzy się nie nawrócili na chrześcijaństwo. Dlatego ten dekret. Jest 52 rok
Paweł ze swoimi dziećmi duchowymi wraca z Koryntu, gdzie nie było łatwo, bo Korynt zniszczony moralnie, splugawiony. Tam tworzy, umacnia wspólnotę i wraca do Antiochii Syryjskiej. I z Antiochii Syryjskiej rozpoczyna trzecią podróż misyjną. Jest zatem 52 rok. Ta podróż zakończy się w 56 roku. Obchodzi kolejne krainy, Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Rewiduje te wspólnoty. Patrzy, jak one funkcjonują duchowo, bo wcześniej już zostały założone przez Pawła, który objawia bez wątpienia miłość Ojca, zatroskany Ojciec o swoje dzieci. Patrzy, rewiduje, jak rozwijają się duchowo wspólnoty, ludzie, których zrodził dla Chrystusa. Umacnia uczniów. Bardzo ważne są tutaj miejsca. Antiochia Syryjska, z której wyruszył po raz pierwszy, a teraz po raz trzeci w podróż misyjną Paweł, to potężny ośrodek, stolica rzymskiej prowincji Syrii. Wielki ośrodek handlu, kultury greckiej, zamieszkały przez Rzymian, Greków, Syryjczyków i Żydów. Takie multikulti. Pod względem powierzchni i bogactwa trzecie po Rzymie i Aleksandrii miasto Cesarstwa Rzymskiego. Antiochia, z której dziś wyrusza po raz trzeci w podróż misyjną, nie sama, ale ze swoimi dziećmi duchowymi, stała się bazą. Bazą dla misji ewangelizacyjnej prowadzonej przez Pawła, takim centrum. Dlaczego sobie o tym mówimy? Nie dlatego, żeby zapełnić czas antenowy, żeby religijnie sobie pogadać. Nie. Paweł ma mądrość Bożą, wybiera największe ośrodki co do powierzchni i co do ludności, bo chce nawrócić, zrodzić duchowo dla Chrystusa jak najwięcej osób. To twoje i moje powołanie. Antiochia Syryjska? Ale też słyszymy o miejscowości banalnie powiedziane. O Aleksandrii. Aleksandria, już powiedzieliśmy sobie, to jest drugi ośrodek, największy w Cesarstwie Rzymskim co do powierzchni, ludności, rozwoju. Tam naucza już zrodzony dla Królestwa Bożego, dla Chrystusa, Apollos. Apollos, który przybędzie do Efezu. Paweł, Akwilla, Pryscylla, Apollos spotykają się w Efezie. Efez będzie również kolebką, takim centralnym miejscem, jeżeli idzie o trzecią podróż misyjną Pawła. Tu również wielkie centrum handlu, kultury, religii. Tu znajduje się świątynia bogini Artemidy, uznana za jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Zburzona dopiero w III wieku po Chrystusie. Znowu potężne miejsce co do powierzchni kultury, ale też wielkie skupisko ludzi, aby nawrócić jak najwięcej. To jest duch Chrystusa, który jest ambitny. Ambitny nie w oczach tego świata, rozumiejąc ambicje, ale ambitny duchowo, dotrzeć do jak największej liczby osób. Apollos jest pouczony, bo jak słyszeliśmy, zna Chrystusa, zna Ewangelię, ale zna dopiero chrzest Janowy. Chrzest Janowy? Chrzest Janowy to nie sakrament. Pamiętamy, jak chrzcił nad Jordanem Jan, gdy przychodzili do niego wielcy tego świata, bo i żołnierze, i faryzeusze, chociaż faryzeusze bardziej przychodzili po to, aby go zdeprecjonować, ale na pewno wojskowi, na pewno ludzie znaczący, cała biedota, on głosił z mocą,
pełen Ducha Świętego naukę, która kruszyła serca pełne niewiary, która ukazywała grzech, ale nade wszystko, która emanowała miłością nie z tego świata. Ludzie zaczęli się nawracać, metanoia, metanoi, zejść z drogi grzechu, wrócić do Boga. A aktem, widomym znakiem tego nawrócenia było zanurzenie się w wodzie, to jest chrzest Janowy, zanurzyć się w wodzie. Ten chrzest zapowiadał chrzest sakramentalny. Panie, ja już tak nie chcę żyć. Ja widzę swoje grzechy, ja widzę swoje splugawione życie. Ja nade wszystko doświadczam Twojej miłości, która jest zraniona poprzez moje grzechy. Doświadczam Twoje serce, które jest zranione przez moje grzechy. Nie chcę tak żyć. Więc zanurzenie w chrzest Janowy. Akwilla, Pryscylla douczają człowieka, który, jak słyszymy, jest świetnie wykształcony. Douczają, wyjaśniają mu dokładnie drogę Bożą. Doprowadzają go do chrztu Chrystusa. W sensie sakramentalnym. Jako zanurzenie się w życiu Trójcy Przenajświętszej. Jako zmazanie grzechu pierworodnego. Włączenie w Kościół Chrystusowy. Wylanie Ducha Świętego. Tak mają działać apostołowie, uczniowie Chrystusa, do których się zaliczamy. Jeden drugiego ma pociągać, porywać swoją mądrością, swoją nauką. Kochani, gdy patrzymy na osoby, o jakich czytamy w pierwszym czytaniu, osobę Pawła, osobę Apollosa, małżeństwo Akwille i Pryscylle, to wyłania się z tych osób i z ich działania swego rodzaju paradygmat ucznia Chrystusa, w którym możemy się przejrzeć i skonfrontować, czy my należymy do uczniów Chrystusa. Może inaczej, należeć należymy, ale czy wypełniamy misję bycia uczniem, apostołem Chrystusa? Członkiem Kościoła, który z natury swojej jest misyjny. Pierwsza myśl z tego paradygmatu: obchodzić kolejne miejsca i umacniać wierzę uczniów. Nie być ospałym, intelektualnie i duchowo. Powie arcybiskup Fulton Sheen, że ospałość, lenistwo kapłanów bierze się z braku kontaktu z Chrystusem tychże. Że ospałość, lenistwo kapłanów bierze się z ospałości intelektualnej. Tutaj potrzeba dbać o integralny rozwój człowieka. Duszą moją zajmij się Ty, Panie. Zajmij się też moim intelektem, ale ja muszę też podjąć trud, współdziałać, współpracować z Twoim Duchem, Duchem Świętym. A więc rozwój intelektualny, rozwój duchowy. Obchodzić kolejne miejsca, dynamizm, aktywność, nieaktywizm, po to, aby umacniać, podnosić na duchu tych ludzi, których spotykamy. Ilu ludzi dzisiaj jest słabiutkich duchowo, ilu ludzi dzisiaj jest przygnębionych, zasmuconych, pokonanych przez życie, a może wysadzonych z siodła życia. Patrzysz dookoła, tam gdzie jesteś, tam gdzie idziesz, spostrzegasz ludzi, to wszystko są dzieci Boga Ojca, dzieci Maryi w różnym stanie. Umocnić, podźwignąć, wykładać dokładnie drogę Bożą. Wykładać dokładnie drogę Bożą. Tu trzeba mieć konkretne narzędzie, dokładnie drogę Bożą, tak jak wyłożyli Akwilla i Pryscylla Apollosowi, to trzeba znać pismo. Trzeba medytować, trzeba mieć duchowość. Człowiek, który nie mieszka w Biblii, nie medytuje Słowa Bożego, nie czyta religijnych książek, komentarzy, nie rozwija się duchowo,
przede wszystkim nie zanurza się w mądrości Bożej, na adoracji w Eucharystii, w medytacji, w modlitwie z pusty. Można być pustym człowiekiem, pustym kapłanem, który wprawdzie posługuje się językiem religijnym, mówi jakieś farmazony, ale tam nie ma ducha. Tam jest pusty zbiór, jego serce jest pustym zbiorem, do którego przyczepiony jest religijny język, bo tak należy. Trzeba mieć duchowość. Każdego z nas Bóg inaczej prowadzi. Każdy z nas będzie mieć inny świat duchowy. Oczywiście oparty na fundamentach, na dogmatach naszej wiary katolickiej. Oparty na modlitwie, na piśmie, na adoracji, na Eucharystii, na sakramentach. Ale każdy będzie mieć inną duchowość, bo każdy z nas jest inny, ma inne imię, inną tożsamość. Najważniejsze, aby imię moje było zanurzone w imieniu Maryja. A zanurzone w imieniu Maryja to zanurzone w imieniu Jezus. A zanurzone w imieniu Jezus to zanurzone w Ojcu. I to wszystko mocą Ducha Świętego. Mieć argumenty. Dokładnie. Dzisiaj tyle herezji się głosi. Tyle ludzi milczy, przypisując autorytet ludziom też Kościoła, może hierarchom, i milcząc, którzy głoszą herezję. Dużo jest błędnej nauki, dlatego takie zamieszanie i podział, a potem się uderza w ludzi Bogu Ducha winnych, że widzą, że słyszą, a nawet rozeznają duchowo, że tak być nie powinno. Usłyszeliśmy, że pismem wykładał dokładnie drogę Bożą. Pismem. Jeżeli człowiek straci kontakt z pismem, ze Słowem Bożym, będzie wydany na pastwę swojego zranionego rozumu, zranionej erudycji, będzie uprawiać jakąś narrację społeczną, braterską, nie mającą nic wspólnego z Bogiem, a nawet dobijającą człowieka, bo nie mówiącą o jego grzechu, o jego chorobie. Wychodzimy z Pisma, ze Słowa Bożego. Bóg się objawił, objawił się poprzez Słowo. Słowo, które ma na imię Jezus, ale też poprzez Słowo Ewangelii, Słowo objawione, Biblię. Człowiek jest głupi bez Pisma Świętego. Moje słowa mają być zanurzone w Słowie Bożym, mają być ukształtowane przez Słowo Boże. Moja mentalność, wszystko, cały ja ma być ukształtowane, uformowane przez Słowo Boże. Inaczej naprawdę można siebie i innych prowadzić do piekła, mówiąc im, że to od Boga. Pomagać bardzo łaską Bożą tym, co uwierzyli. Pomagać łaską Bożą. Zatem mizerna moja pomoc bez łaski Bożej, czyli bez duchowości. Nie mam duchowości, kiedy nie spotykam się sam na sam z Bogiem. Moja intymność, moja pustynia, gdzie cichnie moja aktywność, gdzie ja jestem sam na sam z Bogiem. Zatrzymuję swoje aktywności, wygaszam kontakt z ludźmi, wywalam komórkę i internet, idę na swoją pustynię. Tam mój Bóg, mój Ojciec tam, moja Matka Maryja. Przecież tak czynił Jezus. Wychodził na miejsca pustynne i modlił się w nocy o świcie. Z pustego i Salomon nie naleje. Cisza, wielka cisza. Święta cisza, silencium sacrum, magna silencja. Można być religijnym człowiekiem mówiącym o Bogu, a kompletnie nie mającym duchowości, niespotkanym z Bogiem, kończącym, zaczynającym dzień internetem, degradując się konferencjami, degradując się różnymi naukami. To wszystko ważne. Ale znajdź czas, bo to jest najcenniejsze, na przestrzeń spotkania tylko Ty i Bóg. Umiesz się tak spotkać? Jesteś na tyle skupiony i na tyle rozwinięty duchowo, żeby znieść taką sytuację, kiedy jest cisza i tylko Ty i Bóg? I nie ma ludzi, nie pokazujesz się religijnie?
publicznie łatwo się modlić, nawet chce się modlić, publicznie gadać o Chrystusie. Umiesz ukryć się przed światem i być tylko ty i Bóg, bez komóry, która nieustannie jak smycz trzyma cię przy tym świecie zgiełkliwym? To jest to podtrzymywać innych łaską Bożą. Boże, w spotkaniu intymnym, ukrytym przed światem i drugim człowiekiem, tam gdzie ja jestem prawdziwy, bo tylko tam jestem prawdziwy w pełni. To, co mi dałeś, to, czym mnie pocieszyłeś, to, jak mnie ukształtowałeś, ja teraz chcę podtrzymywać braci. Przemawiać z wielkim zapałem i nauczać dokładnie tego, co dotyczy Jezusa. Nie mnie, nie siebie, ale Jezusa. Przemawiać z wielkim zapałem, zapałem Ducha Świętego. To, co na pustyni, to, co w intymności, spotkania z Bogiem. Potem podzielić się tym, iść przełamywać siebie. Nie wybierać wygodnych miejsc, ale iść do ludzi, nie izolować się. Bóg nie może nam służyć do tego, abyśmy się izolowali od ludzi i dobrze o sobie myśleli, bo się modlimy, adorujemy i tak dalej. Nie, Bóg mnie napełnia, przemienia, aby mnie posłać do ludzi. To jest zbawcze dla mnie, bo w izolacji, w samotności dziwaczeję i jeszcze bardziej boję się ludzi. Ale to też jest trud, bo w relacjach międzyludzkich słabość. Ale nigdy nie wykształcę się w miłości, kiedy nie będę raz z Bogiem sam na sam, a potem z Bogiem w drugim człowieku. Bo to, jak reaguję na drugiego człowieka, ukazuje mi moje serce. Dzielenie się, aby uchylać fałszywą naukę, wykazywać błędy, herezje, o tym mówiliśmy, to również cecha, którą moglibyśmy włączyć w paradygmat ucznia Chrystusa. Oj, gdy się wykazuje fałszywą naukę, można stracić, można oberwać. Gdy prawdziwą, też można stracić i oberwać. Świat tak się pomylił dzisiaj, że lubi Kościół i lubi Jezusa zgodnego z jego grzechem, z jego zaburzeniem, z jego dewiacją. Głosić fałszywą naukę i być kochanym przez wszystkich, to nie apostoł, to nie Chrystus. Głosić prawdziwą naukę, opartą na Piśmie Świętym tylko i wyłącznie, ciągle aktualnym, żywym słowie, i wykazywać fałszywą naukę. Tu można oberwać, przecież ci wszyscy w tym czytaniu obrywali. Nie noszono ich na rękach, nie kłaniano im się, nie budowano im świątyń. Oni wszyscy obrywali, byli kamienowani, wypędzani. Zdobywali wielką liczbę uczniów, porywali miłością Ducha Świętego, ale obrywali też. Stracić, oberwać dla imienia Jezus. Ileż to trzeba miłości, aby tak żyć i być apostołem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, proście, otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkowicie otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat,
idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Arcyważne słowo, poprzedzone sformułowaniem: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, amen, amen. Tak jest, tak się wypełni, tak musi być. Słowo naszego Pana. O cokolwiek prosilibyście Ojca, dawam w imię moje. Czyli co? Idę na stadion, albo idę gdziekolwiek, mówię: w imię Jezus, proszę Cię Ojcze. Niech wszyscy staną z wózków, niech wszyscy przejrzą na oczy. Proszę Cię o samochody. Proszę Cię o uwolnienie, uzdrowienie. Rozkazuję Ci w imię Jezusa, Ojcze. Nie. Bóg nie jest taki. Bóg chce przede wszystkim dla Ciebie i dla mnie dobra najwyższego, zbawienia duszy i ciała. Na tej ziemi nigdy nieba nie będzie. Tak, Bóg chce Twojego szczęścia, ale wiecznego. Może ta choroba, może to cierpienie ma Cię trzymać w ramionach Jezusa, to znaczy w ramionach Ojca. Może gdyby nie ten trud, to odszedłbyś od Boga. Prosić w imię Jezus, to znaczy być przemienionym w Jezusa. Być tak zanurzonym w Jezusie, że nie jestem w stanie, gdy mam ducha Jezusa, poprosić o coś, co nie jest zgodne z wolą Ojca. Tak należy rozumieć to zdanie. Cały w Tobie, Panie. Twoje odczuwanie, Twoje myślenie, Twoje rozeznanie, Panie, które jest rozeznaniem Ducha Świętego, zawsze zgodne z wolą Ojca. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.